Jesteśmy na drodze gminnej, o której remont od wielu miesięcy walczą mieszkańcy oraz radny i sołtys Adam Poćwiardowski. Jak można zauważyć, mimo obietnic burmistrza i składanych wniosków nic się nie dzieje, a mieszkańcy brną od lat w błocie. Droga jest w tak fatalnym stanie, że pogodowie nie dojechała do chorego, a dzięki decyzji ratowników, że pójdą pieszo, udało się udzielić pomocy potrzebującej osobie. Panie burmistrzu, apelujemy do pana, aby w końcu zajął się pan remontem tej drogi, zanim dojdzie do tragedii. Czy apel oraz cenna wskazówka poskutkuje? Zobaczymy. Mieszkańcy zapowiadają walkę i zapewniają, że tym razem nie ulegną obietnicom.